Turniej Silesian Cup to naprawdę kawał historii. 11 edycja. Przez ten czas, tylu lat odwiedzili nas tysiące, naprawdę tysiące, tysiące piłkarzy z 13 krajów i grubo, grubo ponad 150 klubów, a z kontynentów dwóch, bo oprócz Europy byli swego czasu również u nas goście z Ameryki Północnej, z USA. W tym roku mamy sportowców z Polski, Rosji, Ukrainy i Czech. Was rosną nowi Lewandowscy, nowi Milikowie, nowi Błaszczykowski. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Ja troszkę mocniej może za Śląsk Wrocław, ale wszystkim życzę wiele dobrego, wiele najlepszego. A dla naszych przyjaciół z Ukrainy, z Czech, z Federacji Rosyjskiej, for all these players from Russian Federation, from Czechia, from Ukraine, I wish all the best. I dla was wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Nie będę długo mówił, bo wiemy, kto jest na zawodach. Chłopaki chcą iść, pograć tą piłkę, mieć już to z głowy, powygrywać wszystko. Ale chciałem podziękować właśnie panu Darkowi Jaworskiemu, bo jest to pierwsza osoba, która bezinteresownie wyciągnęła rękę w moją stronę, która nie pytała, czy moje zawody będą w telewizji, czy będzie o nich wszędzie mowa, tylko po prostu bezinteresownie chciała pomóc. Więc chciałem panu Derkowi oraz reprezentowanej przez niego firmie Dako bardzo za to podziękować. Dariusz Jaworski, szef, prezes UKSG Świdnica, klubu, który organizuje turnieje marki Silesian Cup. Właśnie tutaj mogą podnosić swoje umiejętności, mogą zmierzyć się z kolegami z innych klubów, wywieźć stąd dobre wrażenia i mamy nadzieję, że ten turniej będzie trwał i trwał jeszcze przez wiele, wiele lat. Cóż, nasi piłkarze na ostatnich mistrzostwach, które chyba wszyscy oglądaliśmy, podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko. I to jest ważne dla każdego ze sportowców, żeby nie spocząć na laurach, żeby nie myśleć o sobie, umiem już wszystko. Nigdy tak nie jest. Ja mam nadzieję, że poprzez to, co widzieliśmy, poprzez te wszystkie wspaniałe mecze, wy także będziecie podnosić swoje poprzeczki coraz wyżej i rzeczywiście, tak jak już padło z tej sceny, tak jak powiedział pan marszałek, ja też wierzę w to, że właśnie tutaj, w Świdnicy, w czasie turnieju Silesian Cup,
gra kilku takich młodych ludzi, o nazwiskach których będziemy słyszeć dużo i głośno już za kilkanaście lat. Życzę Państwu znakomitych zawodów, życzę wielu udanych meczy i pamiętajcie o jednym. Na boisku ważne są zasady fair play. Mam nadzieję, że wszyscy o tym wiedzą i będą pamiętać, że będzie jak najmniej żółtych, a już w ogóle nie będzie czerwonych kartek, że będziecie ze sobą rywalizować, ale będziecie dla siebie zawsze koleżankami, kolegami i pokażecie kawałek świetnej piłki. Życzę Wam też wspaniałego pobytu w Świdnicy i zapraszam za rok, a za rok mam nadzieję, panie dyrektorze, że spotkamy się na zupełnie nowym stadionie. Jesienią ruszamy z pracami i będziemy mieli taką murawę, na jakiej byśmy zawsze was chcieli przyjmować, z nowymi trybunami. Także przyjedźcie koniecznie i sprawdźcie, czy nam się udało. Dziękuję serdecznie i niniejszym międzynarodowy turniej piłkarski Silesian Cup uważam za otwarty.